Witamy serdecznie. Ta płyta pojawi się pod koniec roku, oczywiście. Wow. Panie Andrzeju, ale to ostro. 30 lat rezerwatu na scenie. No to już mam problem z kondycją. Ale chyba jest nieźle. Nie, jest super. Jak na moje setne urodziny. 30 lat, ale to minęło. A ja mam okazję podziękować. A za co? No pewnie za te piosenki, które słuchałem. Za te piosenki, które słuchałem, a pamiętam, bo wie pan, pierwszy koncert, na jaki pojechałem, to był wasz. Naprawdę? Na Pomorzu gdzieś. No i pamiętam gdzie, bo to było bardzo dawno temu. Początek lat 90. Myśmy grali sporo koncertów. I tam, ale nie graliście, ale to nie był tylko i wyłącznie wasz koncert, tylko kilka zespołów. I pamiętam, że była groźba odwołania koncertu, bo słuchajcie, to było w amfiteatrze. W lesie gdzieś. Tak, i komary gryzły. Ale tak, gryzły komary, tak, że trzeba, naprawdę, było potwornie wokaliści... No dobrze, a jaką piosenkę zapamiętałeś? Którą? Jak którą? No którą zapamiętałeś piosenkę? No zaopiekuj się mną przecież. No, właśnie. No tak. To jest moja czołowa piosenka. Oczywiście, to takie podchwytliwe pytanie, jaką piosenkę zapamiętałeś. No tak, tak. Ale to były te lata, kiedy to był hit przecież. To prawda, a poza tym utarło się, że my jesteśmy kapelą jednego przeboju. No tak, ale Prokhor Harum też, nie? Ja nie wiem, czy to jest dobry przykład. My nie graliśmy tylko za opiekuj się mną, tam było mnóstwo kawałków, nie, cała pierwsza płyta rezerwatu, podobno legendarna, czyli z tym chodzącą legendą. No milion sprzedanych płyt. Pierwszej tak, spoko. Także wynik nieprawdopodobny, chyba jak na tamte lata myślę również. To były specyficzne czasy, to chyba wszyscy pamiętamy. No nie, młodzież nie pamięta. No i to po tych 30 latach teraz praca nad nową płytą. Płyta skończona. I wyjdzie jesienią. Wyjdzie w tym roku, jesienią podobno. Ja bym chciał ją wydać jutro, ale to nie takie proste. Płyta jest piękna, myślę z wybitnymi tekstami, a moimi. A tak na poważnie, to ja znam wartość tej płyty. Nie powinienem o niej mówić, że jest tak dobra, czy coś w tym rodzaju, ale rzeczywiście jest dobra, jestem z niej dumny. A z tekstów na tej płycie, które napisałem, tym bardziej. No fantastycznie, to czekamy na płytę ale pod koniec roku. Ale jeszcze strona internetowa, bo wczoraj się na waszej stronie. Wszystkiego można się dowiedzieć podobno na naszej stronie. Ale jest właśnie z naszej strony wszystko można wyczytać. I co posłuchać? Robimy? Właściwie nie mam ruchu wargą, wiecie? Wszystko jest napisane, co robię na stronie internetowej. No niedawno powstało. Idę do sklepu, kupiłem szalik. Kiedyś takich możliwości dotarcia do fanów nie było, teraz proszę bardzo. No teraz jest zupełnie inaczej. Ale panie dowiedzą się, kiedy dokładnie będzie płyta i trzeba zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Kiedyś, 30 lat temu, artyści grali na ogryskach. Teraz mają znakomity sprzęt, mogą sobie sami produkować muzykę w domach. A wtedy myśmy tę muzykę produkowali praktycznie wirtualnie, w głowach. Tak. A jeszcze na koniec zapytam, tylko trasa koncertowa po ukazaniu się płyty planowana. Pewnie przyszły rok, przyszły gdzieś tam się pojawi. Przyszły rok, przełom 80. 80. to był początek. 82. Przełom trzeciego. Ale 2012-2013 planujemy ostrą trasę pod tytułem Dotykaj, a wcześniej trasa na 30-lecie zespołu. Dzięki. Dziękuję. Dzięki, powodzenia. Zwiedzamy gościem. Czekamy na... Wszystkiego dobrego.